Dzień dobry. Ktoś wszechwładny i superinteligentny dostarczył w roku 325 naszej ery władcy Imperium Rzymskiego, cesarzowi Konstantynowi, Biblię Starego i Nowego Testamentu w języku greckim. Nowy Testament napisany jest tak genialnie i precyzyjnie, że żaden człowiek w przeszłości ze względu na brak inteligencji nie mógł go napisać. Nowy Testament podzielony jest na dwie odrębne części, których nie wolno mieszać, ale powinno się porównywać. Pierwsza, najważniejsza część Nowego Testamentu to cztery Ewangelie, które są precyzyjną, choć poszatkowaną wiedzą o Jezusie, o jego rodzinie, o jego naukach i oszustwach. Wszystko, co trzeba zrobić, to połączyć w jedną całość porozrzucane po Ewangeliach kawałki opowiadania i je posklejać. Dostaniemy wtedy żelazną i pewną historię Jezusa historycznego. Druga, niezwykle precyzyjna część to dzieje i listy apostolskie. Są one bardzo precyzyjnym, historycznym opowiadaniem o apostołach i ich oszustwach. Dziejów apostołów nie wolno jednak mieszać z Ewangeliami i dopiero wtedy można odkryć pełną prawdę o początkach chrześcijaństwa. Chodzi o to, że apostołowie w dziejach i listach Opowiadali niesamowite, o, niesamowite historie i cuda, powołując się, że głoszą Ewangelię. Takich niesamowitych cudów i historii nie ma w Ewangeliach. Wtedy można łatwo ustalić, że kłamali w żywe oczy e, w ce, e, Żydów w celu przejęcia władzy. Na przykład wciskali Żydom ciemnotę, że Jezus był Bogiem. W Ewangeliach Jezus nigdzie nie występuje jako Bóg. Ewangelie kilkadziesiąt razy podają, że był żydowskim nauczycielem, czyli rabinem, nauczającym po synagogach i mama go obrzezała ósmego dnia i jako Żyda pierworodnego dała na służbę, żeby służył Panu. Sam więc Jezus Panem być nie mógł. Łukasz, werset 2,21. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, Należało obrzezać dziecię, obrzezać dziecię, nadaną mu imię Jezus. Potem gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu przedstawić Panu. Tak jest bowiem napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko pci męskie będzie poświęcone Panu, poświęcone Panu. Marek 11,21. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego rabi, 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 rabinie rabinie skurkowanej patrz drzewo figowe, ktoś przeklął, uschło to ci rabin Przyszli do kaf kafaru zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczył, jak to rabin Według Biblii Jezus udawał że jest Bogiem Panem. W czasach Jezusa schelenizowani Żydzi, Księcia Ciemności i występku Syna Bożego Lucyfera nazywali Bogiem Panem. I każdy może sprawdzić łatwo, nawet bardzo łatwo, jak Boga Pana przedstawiano w czasach Jezusa. O tym, jak Jezus udawał Szatana, czyli Boga Pana, zrobię następny film. Teraz tylko wspominam o tym, za jakiego Boga e, podawał się Jezus, żeby łatwiej było zrozumieć, debilis nauk Jezusa w Nowym Testamencie. W Ewangeliach nie ma żadnej nadającej się do zastosowania w życiu rodzinnym nauki zbawiciela. Nauki jezusowe w Ewangeliach są debilne. Nie dlatego że Jezus był debilem. O, nie, 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 nie. Tylko dlatego, że udawał przed swymi wiernymi, że jest Bogiem Panem, czyli szatanem. Każdy słyszał debilną, niby wspaniałą naukę. Kochaj wroga swego, czyli kochaj Stalina, Hitlera, Himmlera, a także każdego, kto cię Pobił i obrabował. Tymczasem chodzi o to, żebyś kochał Jezusa, czyli pana po grecku szatana. Jako pan szatan, Jezus postawił diabelskie warunki uczestnictwa w jego szatańskiej sekcie. Masz nienawidzieć własną rodzinę, a dobre rodzinne sprzedać i oddać panu, czyli jemu, cwanemu rabinowi i jego uczniom. Łukasz 14:25. A szły z nim wielkie tłumy, wielkie tłumy, nie jakieś tam parę osób. On odwrócił się i rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, Nato i siebie samego, nie może być moim uczniem. Hej, słyszeliście, chrześcijanie, nauki rabiego Jezusa? Idiotyzm. 14.33. Tak więc nikt, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Konta w banku nie. Nie! U Łukasza występuje prosty tryb warunkowy. Kochasz matkę, ojca, żonę lub dzieci, nie możesz być chrześcijaninem. Koniec kropka. Co za debilis? Rzymscy i żydowscy historycy piszą, że Jezusowe bandy Pana Szatana rabowały Żydów poprzez wymuszanie bezwrotnych pożyczek. Ponadto wmawiano obrabowanym Żydom, że Jezusowe diabły pozbawiają Żydów majątku w celu zapewniania obrabowanym zbawienia i życia wiecznego po śmierci. Jezus wmawiał ogłupiałym Żydom, że Bóg Najwyższy, jego ojciec w niebie, kocha nie cnotę, ale występek i jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Informacje historyków antycznych potwierdza Łukasz w swojej Ewangelii. Łukasz 6,29 Jeśli cię ktoś uderzy w jeden policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mój szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Pamiętaj! Nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Była to bardzo wygodna ideologia dla diabłów rabusiów. Dalej, 64: 6, Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jaka dla was wdzięczność! I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyle samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie. Niczego się za to nie spodziewając. Nie, nie, nie ma zwrotu. A Wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bóg jest dobry dla niewdzięcznych i złych? Kuźwa! Co za debilizm! Powiedziałbym, że Jezus ze swymi naukami to debil. Ale bym go obraził. Jezus to był bardzo mądry Żyd, który wymyślił świetny sposób na to, jak rabować ciemnotę żydowską. Ponieważ duża część Żydów była zbyt mądra i nie dawała się rabować, Pan szatan nauczał, nie to się o jutro, o edukację i o to, że twoje dzieci głodne i bose biegają po śniegu. Nie marz się o nic i pozbyj się majątku dla pana i jego diabłów, a wszystko spadnie ci samo z nieba. W Biblii Tysiąclecia ten fragment zatytułowano yy, Zbytnie Troski, Mateusz 6:25. 6.25 Dlatego powiadam wam, nie troszcie się zbytnio o swoje życie. O to, co macie jeść i pić, a nie o swoje ciało, czym się macie przyodzian. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm ciała, niż odzienie? Przypatrzysz się ptakom w powietrzu, nie sieją, ani znom, i nie zbierają do spichlerzy. Ojciec wasz niebieski jest żywi! Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto, kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A dzienie czemu się zbytnio troszczycie, barani? Przypatrzcie się lirom na polu, jak rosną! Nie pracują ani przędą. Opowiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak obrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść. Co będziemy pić? Czym będziemy się przeodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież ojciec was, czy niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się na o Boga, o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dane. Nie drożcie się więc zbytnio od jutra. Jutrzejszy, a... Bo jutrzejszy dzień samo siebie troszczyć się będzie, dość ma dzień swojej biedy. Kuźwa, blada, słyszeliście poganie? <laughs> Jak kto martwi się o to, że dziecko głodne, to popada w pogaństwo. W roku 381 naszej ery w Konstantynopolu w czasie II Soboru cesarz Teodosiusz, jako głowa kościoła i władca, wprowadził nauki zbawiciela jako religię państwową. I nauki Jezusa stały się oficjalnymi naukami państwa rzymskiego. Spowodowały one rozkład moralny i ekonomiczny imperium. Po 70 latach od wprowadzenia nauk Zbawiciela jako prawa religijnego i świeckiego, imperium zniknęło z mapy i nastały wieki ciemne, czyli średniowiecze. Porażeni klęską średniowiecza chrześcijanie, zamiast tempo przestrzegać nauki swojego Boga, zmuszeni zostali do myślenia i rozpoczęcia racjonalnego, rozumnego życia. Paradoksalnie dzięki debilizmowi nauk Jezusa chrześcijanie przodują dzisiaj w świecie. Dziękuję, wkrótce nowy film.